Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego kontinuum. Dzisiaj będzie teleturniej The Chase i wszystkie daty powstania wszystkich stacji, które wyemitowały choćby jeden premierowy odcinek teleturnieju The Chase. Obecny rok dla tego formatu jest ogólnie chyba jednym z najlepszych, gdyż nie dość, że teleturniej powrócił do USA, to jeszcze jest w planach debiut w Czechach i w Grecji. Ogólnie, jak wiemy wszyscy, teleturniej The Chase jest na tyle dobry, że w większości krajów, do których trafił, nadal jest emitowany. Przez co jest absolutną odwrotnością swojego konkurenta, czyli Pointless, gdyż teleturniej tylko ty, no łatwiej wymienić wszystkie kraje, które jeszcze emitują ten teleturniej, niż te, które już go skasowały. Mianowicie, bo tylko ty jest emitowany nadal w Danii i w Wielkiej Brytanii, natomiast The Chase już nie jest emitowany tylko w Chinach, Norwegii, Rosji, no i chyba to wszystkie kraje, które miały swoją wersję już skasowały. A, jeszcze Turcja. No ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego filmu. Są nim oczywiście daty powstania wszystkich stacji telewizyjnych, które wyemitowały premierowo choćby jeden odcinek teleturnieju The Chase. I tak, granica to 2009, to jest data powstania tego teleturnieju. Jak widzicie, w 2009 nie powstała ani jedna stacja telewizyjna, która później emitowała ten format. Natomiast najstarsza jest oczywiście amerykańska stacja ABC, która powstała w roku 1948. Potem jest rok 52, to jest data powstania Das Erste, czyli ARD, Niemcy. Rok 56 to aż 4 stacje telewizyjne, to jest najbardziej płodny rok w tej kwestii. I tutaj mamy choćby australijską 7 Network, mamy chorwacką HRT1, a także mamy hiszpańską TVE1. Rok 58 to jest stacja serbska RTS1. Rok 65 to jest NDR, czyli pierwsza niemiecka stacja, która nadawała ten teleturniej. Regionalna stacja ARD, właśnie powstała w 65. Rok 89, tutaj mamy Mega, grecka telewizja Mega. I tutaj właśnie to jest wersja nadchodząca dopiero. 91 to norweska stacja TV2. 93 to turecki Kanal D. I jeszcze jedna stacja telewizyjna, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć jaka. No ale mniejsza o to. 94 to je mamy Game Show Network, czyli pierwsza stacja, która emitowała w USA ten teleturniej, a także czeska stacja Nowa. Tutaj mamy również wersję nadchodzącą. No i to są wszystkie stacje, które powstały przed rokiem 2009, czyli są starsze od tego teleturnieju. Natomiast po roku 2009 powstały jeszcze dwie stacje telewizyjne, które później ten format emitowały. W 2016 cypryjska Alfa TV. Natomiast w 2017 izraelski Kan. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o The Chase. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum.